2002. Pewnie są też tacy, którzy snookera oglądają stosunkowo niedawno, dołączyli do naszych relacji. Także powiem, to Peter Ebdon jest mistrzem świata z roku 2002, a siedmiokrotny mistrz świata jest Stephen Henry, dzisiaj grający inaczej. W pierwszym pojedynku, tutaj już w fazie finałowej, Mark Davis sprawił jedną z większych niespodzianek, pokonując Marco Fu, pokonał go 5-4. Spotkanie nie oglądaliśmy na naszej antenie, natomiast z zapisu punktowego wygląda to tak, że no, przewagę miał cały czas Marco Fu. 4 bardzo wysokie breaki, no i dały one tylko 4 wygrane frame, natomiast Mark Davis przekraczał 50 punktów w podejściu zaledwie dwukrotnie, mimo to zwyciężył 5 frame'ów w eliminacjach do turnieju w Glasgow. Mark Davis musiał rozegrać 2 pojedynki. Najpierw pokonał Lee Hanga, a potem Davisa, Steve'a Davisa. 5-0. W tym meczu zdobył jednego breaka 100-punktowego. Dzisiejszy mecz Williamsa i Henry'ego jest chyba doskonałą okazją, aby odgrzewać nasze eurosportowe forum, na które z tego miejsca Państwa zapraszamy. Za chwileczkę wymyślimy jakiś temat do dyskusji. No i myślę, że o Henry'm właśnie. Mark Davis, 46. A zanim to jeszcze tutaj spojrzałem, statystyki meczów wcześniejszych pomiędzy Peterem Ebdonem a Markiem Davisem. Oni grali ze sobą dwukrotnie, ale to było jeszcze w latach 90. Ciekawostką jest fakt, że wygrany frame przez Marka Davisa jest pierwszym wyrwanym Peterowi Ebdonowi od, uwaga, 1995 roku. Wtedy rozegrali ten swój pierwszy mecz w Mistrzostwach Świata. 13-7 wygrał Ebdon, potem grali raz jeszcze w roku 99 w Welsh Open. 5-0 wygrał Peter Ebdon. Quiet, please. Nosił wilk razy kilka, tak? Peter Ebdon też przecież, jak już zaczął wygrywać z gangiem Wenbo, to już wygrywał do końca. 5-0, 5-0. Tak wyglądały mecze Petera Ebdona z Chińczykiem. No ale jak się spotkał po raz trzeci, to 5 frame'ów pierwszy wygrał właśnie Anglik. No i to w pierwszej rundzie turnieju Grand Prix. Musi minąć środkową kieszeń. Oj, źle. Będzie ją miał Peter Ebdon do wbicia. Mam wrażenie, różowa nie przeszkadza. Czarna przy kieszeni. To kolejna, druga bila w tym breaku. Później będzie miał kłopot Peter Ebdon, jak dotrzeć do bili czerwonej. Już musi parkować, już powinna zatrzymywać się nieco wcześniej. Nie będzie miał czarnej, za to ma niebieską. Mam wrażenie, że z dosyć dobrym kątem przydałby się jeszcze na próbę, a nie, jest czarna, także nie ma kłopotu. A z niebieskiej mógłby wybijać czerwoną spod bandy, ale zwykle robi się to podsuwając czerwoną pod kieszeń. Luba. Że bardzo pełny kontakt białej z czerwoną przyda się do nas. No i co, dubelka warto tutaj grać? Jeżeli, to raczej do narożnej kieszeni niż do środkowej.
ale będzie grał do środka, przynajmniej tak sugeruje to zachowanie, które widzieliśmy przed chwilką Petera Ebdona. Dubel do lewego środka, a biała bidla powinna pozostać na bandzie u dołu ekranu. Oczywiście jak trafi, będzie miał czarną, jak spuduje, jest szansa, że będzie bezpiecznie. Tyle, że jeżeli chce pozostawić białą na dolnej bandzie, to musi zagrywać lekko. No coś, wydaje mi się, że jednak całkiem inne uderzenie zaplanował Peter Ebdon niż dubel do środka. Ale pechał, to on dał chyba w ten sposób, nie, no coś tam przekombinował. Nie wydaje mi się, no takie zagranie na aferę trochę. Grałbyś po dwóch bandach z taką siłą, wiedząc, że... Nie, po zachowaniu Ebdona wnoszę, tak. On patrzył właśnie tam przy bandzie na jakby linię, po której... Już wiedział, ile się pomylił. Wcześniej patrzył, nie po zagraniu. Podejrzewałbym Ebdona o to, gdyby zagrał lżej, bo przy mocnych zagraniach bandy mają tendencję do prostowania kąta. Im mocniej się zagra, tym bardziej ten kąt jest naginany, że tak powiem. Ale faktycznie...